Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gołąbkowo. A dzisiaj pokażę Wam jednodniowe lub dwudniowe gołąbki pocztowe. Jak widzicie, tutaj jest ojciec ich w takiej barwie. I tutaj są młodziaki, dwa wyklute. Dzisiaj, jak ja to nagrywam, jest 22, czyli wyklute 20-21 luty. Jak się one prezentują, młodziaki. Nie wiem, z którą samicą jest on sparowany. I przepraszam Was, że dawno nie było odcinka, ale nie miałem czasu, żeby to nagrać, ani żeby miniaturkę zrobić. Więc myślę, że w wakacje zrobimy daily sobie, że będą codziennie od początku do końca wakacji odcinki. A tak postaram się minimum jeden odcinek w tygodniu wstawić. I tutaj jest właśnie, są dwa. A obok mały kawałek od tego. Zauważyłem, że tutaj inna para już robi gniazdo. Ale nie wiem, która. Więcej się chyba nic z gołębi nie zmieniło, oprócz nowego nabytka, który Wam za chwilę pokażę. I tutaj mamy nowego nabytka. Jest to samiec, albo staropolski, albo dragon. Nie wiem, a jeżeli ktoś się zna, to bardzo bym prosił, żebyście mi napisali. Tak się on prezentuje. Bardzo ma dużą narość. Dużo ogólnie jest też gołąbek. O. I jeszcze po krótkim cięciu będę szukał, czy coś się jeszcze zmieniło. I jak się zmieni, to Wam pokażę. I tutaj mamy młodego gołębia garłacza. On się prezentuje, jest on biało-siwy bardziej. Ma on już chyba z 2 tygodnie albo 3. I zaraz pokażę Wam dwa nowe nabytki. Jak widzicie, tutaj są zamknięte gołębie wysokolotne i chyba perskie, ale nie wiem. Jeśli ktoś się zna, to mi napiszcie, który to jest który, jaka to jest rasa. Macie siwy, czubaty, rasa, czarny, mały, rasa. To jest miks, czarny, duży, samiec, to jest nowy nabytek. Siwy, biało-czarny tam jest też. Możecie mi napisać, jeśli ktoś